Sylwia Micyk-Sadowa, dobry wieczór Państwu. Na naszej antenie przyszedł czas na pogodowe informacje, na które już teraz serdecznie Państwa zapraszam. Jutro pogodę zacznie kształtować układ niskiego ciśnienia i nad Polską będzie wędrował front niosący opady, a za nim napłyną do nas chłodniejsze masy powietrza. Ta nadchodząca noc będzie pogodna i mroźna. Temperatura spadnie do minus 4 stopni na Podhalu, minus 3 w Miechowie i w Krakowie, minus 2 w Gorlicach i do zera w Oświęcimiu. Środa początkowo będzie słoneczna, jednak w ciągu dnia chmur na niebie zacznie przybywać i lokalnie pojawią się opady. Na termometrach 5 stopni w północnej części regionu, 4 stopnie w centrum i na południu. Na meteogramie dla Krakowa widzimy, że wiatr pojutrze przyspieszy i chwilami będzie porywisty. Ciśnienie będzie pomału spadać, jutro krakowskie barometry wskażą 1003 hektopaskale. Dwa kolejne dni przyniosą pochmurne niebo i opady deszczu, a na Podhale śnieg. W czwartek na termometrach zobaczymy od 3 do 5 stopni, w piątek od 4 do 5. Mapa z prognozą jakości powietrza wygląda bardzo dobrze. Jutro jedynie w okolicy Nowego Sącza poziom pyłu PM10 może lekko przekraczać dopuszczalne normy. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia już jutro.